super. To będzie twoja mapa, więc po prostu spójrz w kamerę i przedstaw wszystkim świat Bush Baby. Rozumiesz? Świetnie. Nisha, nie wiem, czy zauważyłaś, ale to nie jest żadna mapa. To totalnie pusty ekran i nic na nim nie ma. Wiem, wiem, ale zamierzam wyświetlić na nim mapę. Właśnie tak. O, migu, migu. Okej, dajcie jej mikrofon i działamy! Na co ona czeka? Melina, na co czekasz? No, musisz powiedzieć akcja. I akcja! Cześć, jestem księżniczka Melina, księżniczka świata Bush Baby. Tutaj widzicie go w całej okazałości. O, o! I akcja! Świat Bush Baby składa się z 6 części, w których mieszkają różne Bush Baby. Pierwszy przystanek to Góra Śnieżna. To dom śnieżynek, które żyją w mroźnych górach i mają duże, puszyste stopy jak buty. Następna część to Kwiecista Łąka. Tu żyją kwiatuszki. Mają kwiaty na swoich futerkach i uprawiają nasze ulubione jedzenie. Błyszczącą kukurydzę! Kolejnym przystankiem naszej podróży jest Las Magicznego Pyłu. Mimo, że ukrywają się tam psotne małpki, to jest to dom lotników, grupy Bush Baby ze skrzydłami. Fru! Fru! Kolejne miejsce na mapie to głęboka, mroczna, kryształowa jaskinia. Tu mieszkają kryształki, których futerka świecą w ciemności. A to jest błyszcząca góra! Mieni się i jest przepiękna, bo ja tu mieszkam w moim błyszczącym pałacu. Na błyszczącej górze są błyszczące gwiazdy. Błyszczące gwiazdy są bardzo ważne, ponieważ pomagają chronić drzewo marzeń. Oto ostatnie miejsce naszej wyprawy. Witajcie na drzewie marzeń, najważniejszym miejscu w świecie Bush Baby. To dom strażników drzewa, takich jak Nisha. Hej, tak! Ja pomagam chronić drzewa marzeń, sprawdzam, czy na pewno korzenie są zdrowe i podlane. A co robi drzewo marzeń? Na koniec każdego dnia, jeśli dobrze o niego dbamy i chronimy, korona drzewa rozświetla się, otwiera i wysyła do niego magiczny, senny pył, który może spaść na każdego z was. O, ekscytujące. Ale co to jest magiczny pył? Magiczny pył to magiczny, mieniący się proszek, który dostaje się nocą do waszych domów i sprawia, że macie cudowne, bajecznie kolorowe sny. Błyskotniście! A teraz poczekajcie, bo możemy zobaczyć magię drzewa marzeń właśnie teraz!